Adam, ile razy już się dzisiaj ciebie pytali o walentynki? Zgadnij. Wszyscy, ale to wiem, że to nie jest oryginalne pytanie, ale jednak każdy czytelnik chce o tym przeczytać, jakie macie plany z Wiktorią. Pytacie dlatego, że to jest pewnie też bardzo ważne święto dla przede wszystkim kobiet, mam wrażenie, ale pewnie też dla niektórych mężczyzn. Szukają inspiracji, słuchaj. Na pewno. Od was. Ale tak jak mówię, mówiłem, moja Wiktoria niestety wyjeżdża teraz do Nowego Jorku, albo i dla niestety, bo leci na Fashion Week, więc spoko. Ale nie wiem, czy zdąży wrócić na te walentynki, ponieważ później znowu ma kolejne zdjęcia we Wrocławiu. No ale jak będzie, to na pewno wyjedziemy gdzieś w jakieś malownicze miejsce, ale w Polsce na pewno. Na 2 dni do jakiegoś fajnego spa. Okej, czyli jak nie jestem oryginalny też. Nie ma jakichś wielkich planów. Nie. A kto jest bardziej romantyczny? Kto robi częściej niespodzianki? Niespodzianki chyba robię częściej ja, ale romantyczna jest bardziej Wiktoria, bo to też może tak być w tą stronę, więc chyba Wiktoria, no. A masz coś takiego, z czego jesteś bardzo dumny, że udało ci się zorganizować taką niespodziankę, że tak. Powiedziałeś sobie wow? Tak, oj, to było tak parę, ale na przykład... To taka jedna najlepsza. Ale mi dałeś. To dzień, powiem ci taka, która mi teraz przyszła na myśl. Mm? To było, nie wiem, czy obserwujesz moją Wiktorię na Instagramie, zapewne tak. Jasne. Więc ciebie ona, też. I ona wrzuca czasami tam jaszczurkę swoją na Instagrama. No to kiedyś Wiktoria powiedziała, jakbyśmy w Pradze, zobaczyła takiego wielkiego legwana i powiedziała, wow, że tam, że super, zakochała się. Chyba z pół godziny stała przy tym legwanie. Ja tak sobie pomyślałam, dobra, na następną okazję kupię jej jaszczurkę. I kupiłem rzeczywiście jej terrarium, jaszczurkę, w ogóle nie pytając się tak naprawdę, czy co ona na to. Przywiozłem jej, no i to chyba był najlepszy prezent w ogóle, jaki trafiłem. Do tej pory jest zakochana w niej i Dina jest częścią rodziny, że tak powiem. A zastanawiałeś się nad tym, co w momencie, kiedy nie będzie chciała tej jaszczurki? Wiedziałam, że będzie ją chciała. Ja byłem pewny tego, że ona będzie ją chciała.